szerokim echem odbiła się tragedia, zabójstwo na autostradzie rodziny. Posłowie Konfederacji od lat stają po stronie bandytów drogowych. Sprzeciwiają się przepisom poprawiającym bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pan Berkowicz powiedział, że ograniczenie prędkości to kretynizm. Prędkość powinna być dostosowana do możliwości samochodu. Pan Sośnierz z Konfederacji, że w terenie zabudowanym limit powinien być nawet 70 km na godzinę, bo przekraczanie prędkości jest normalne. Czy nadal w kolejnej kadencji, jeśli tam dostaniecie, będziecie stać po stronie bandytów drogowych? I bardzo proszę, 60 sekund na odpowiedź Krzysztofa Bosaka. Lewica celuje w pomówieniach i to jest pomówienie. Jesteśmy zwolennikami surowego egzekwowania prawa wobec wszystkich, którzy je złamali. Natomiast musimy być ostrożni przy uchwalaniu nowych przepisów prawnych. Byliśmy na przykład przeciwko podwyżce mandatów do obecnych poziomów, ponieważ mamy świadomość, że niekiedy są one nakładane w sposób głupi. Gdybyśmy mieli dobrze zorganizowany system ograniczeń prędkości, tak jak w niektórych innych państwach europejskich, gdzie nie ma takiej sytuacji, że na przykład co 50 metrów jest zmiana ograniczenia prędkości. Jadąc zgodnie z przepisami, trudno jest te znaki obserwować, a tak jest na przykład pomiędzy Płockiem a Warszawą, wjazd od strony północnej. Polecam, jeżeli pani jeździ nie tylko rowerem, to sprawdzić. No to czasem naprawdę jest trudno do tych znaków się stosować. Tak samo z limitami prędkości, one powinny być racjonalne. Oczywiście niektórzy z naszych posłów mają bardzo wolnościowe poglądy, ale one nie są wyrazem poglądów całej Konfederacji. W całej Konfederacji mamy poglądy umiarkowane w tych sprawach. Jeszcze raz to podkreślę, jesteśmy za tym, żeby karać tych, którzy tworzą zagrożenie. To był Krzysztof Bosak. Podobno są takie debaty, w których nie ma miejsca na interakcje między uczestnikami. W naszej interakcji jest bardzo wiele, nawet nie tylko pytanie, odpowiedź, ale jeszcze i riposta. Teraz 30 sekund pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk może odnieść się do wypowiedzi Krzysztofa Bosaka. Czas start. Poseł Sośnierz na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powiedział swojego czasu, że rozwiązaniem śmiertelności pieszych na przejściach dla pieszych jest likwidacja tych przejść, że pasów jest za dużo, jak będzie ich mniej, to piesi nie będą na nich ginąć. To jest cała mądrość Konfederacji w sprawie bezpieczeństwa, a wolność polega na tym, że można cało, zdrowo i bezpiecznie dojechać do domu, a nie zginąć wraz z całą rodziną na autostradzie, bo ktoś kiedyś przyzwolił na bandyterkę drogową. Dziękujemy bardzo. Teraz czas na zadanie swojego pytania. Krzysztof Bosak z Konfederacji, bardzo proszę. Ja bym chciał zadać pytanie do przedstawicielki Platformy Obywatelskiej. Koalicji Obywatelskiej. Koalicji. Zaczniemy was kawałkami też nazywać. Jasne, ale pytanie będzie o politykę Platformy, jeśli pani pozwoli. Jeden z liderów waszej kampanii wyborczej w przypadku głośnego przestępstwa pedofilskiego, zgwałcenia niepełnoletniej dziewczyny po tym, jak była poddana narkotykom i alkoholowi, powiedział tak. Trzeba oczywiście, Rafał Trzaskowski, trzeba oczywiście uważać, można było się spodziewać, że to doprowadzi do pewnych niezręczności. Natomiast pan Polański ma olbrzymie zasługi, jeśli chodzi o polską kulturę. I w związku z tym rozumiem, że można mieć problem z podjęciem decyzji. Czy dalej macie problem z podjęciem decyzji, jeżeli chodzi o ludzi z elit, którzy dopuścili się przestępstw pedofilskich? Bardzo proszę. Nigdy nie miałam żadnych problemów, jeśli chodzi o pana Polańskiego i negatywną ocenę wszystkiego tego, co zrobił. Uwaga, że powinien ponieść karę w ramach systemu prawnego, w którym funkcjonował. Z tego, co wiem, w pewnym momencie tam nie doszło do ugody, ale nie wchodzę w to. Natomiast chciałam zauważyć jedną rzecz, że w odróżnieniu od Konfederacji. My uważamy bardzo jasno, że istnieje coś takiego jak wiek zgody. W tym momencie jest to 16 lat. Natomiast u was pan Korwin-Mikke uważa, że należy znieść to. Czyli uważa, że nawet 12-13-latki, jeżeli uprawiają seks, to nie jest to problem i nie jest to przestępstwo. I to jest według mnie dopiero groźne. Dlatego, że sytuacja, w której dziewczyna, która nie ma jeszcze świadomości, a on mówi, że to powinno być od momentu pierwszej miesiączki. Przypomnę, że pierwsza miesiączka u dziewczynek zdarza się nawet w wieku 10-11 lat. Mogłyby uprawiać seks i to już jest kwestia tylko rodziców. Czy na to pozwolą, czy nie. Powiem jasno. Na pewno się na to nie zgadzamy, żeby znieść wiek zgody i uważam, że powinniście bardzo jasno powiedzieć, czy to jest rzeczywiście wasz pogląd, czy też to jest kolejny wybryk waszego lidera. Dziękujemy bardzo. Czas na ripostę. Proszę bardzo, Krzysztof Bosak. Oczywiście, że się z tym nie zgadzamy. Jesteśmy wręcz zwolennikami zaostrzenia przepisów o ochronie dzieci i młodzieży i tak się składa, że takie osoby, które usprawiedliwiają pedofilię, w odróżnieniu od was, nie pchamy do rządu. Trzaskowski w momencie, kiedy to powiedział, był wiceministrem spraw zagranicznych. Polska mogła wystąpić o ekstradycję Polańskiego i go ukarać. Tymczasem pan Trzaskowski, jeszcze dokończę cytat, powiedział, trzeba być ostrożnym, przede wszystkim, żeby samego Romana Polańskiego nie narażać na tego typu sytuacje. Ta historia i to, że ta wypowiedź nie jest nagłaśniana, pokazuje, jak wiele jaka jest hipokryzja, jakie zmowy w elitach, jeżeli chodzi o krycie przez... Dziękuję bardzo.
Ja zadam pytanie do przedstawiciela PiSu, ale tak naprawdę to jest pytanie do przedstawicieli całej klasy politycznej, ponieważ cała klasa polityczna głosiła za tym, żebyśmy jako państwo polskie utrzymywali dwa narody, a nie jeden. Konfederacja proponuje hasło zero socjalu dla Ukraińców. Tymczasem PiS, Platforma, Lewica i PSL głosowały za tym, żeby do wszystkich świadczeń polskiej polityki publicznej mieli wszyscy ludzie, którzy dysponują obcymi paszportami ukraińskimi, nawet jeżeli przyjadą do nas z Europy Zachodniej, a nie ze Wschodu. Pytanie brzmi następująco. Dlaczego szastacie pieniędzmi polskiego podatnika na prawo i lewo, dając emerytury, nie wypowiadając umowy, którą Platforma zawarła, dając dostęp do ochrony zdrowia, dając 300+, 500+, 800+, rodzinny kapitał opiekuńczy, kredyt 2% i wiele więcej rzeczy, w których Polacy nawet nie wiedzą, że je finansują. Bądźmy wobec siebie wszyscy uczciwi. Panie pośle, ja chciałam pana zapytać, czy pana zdaniem to jest normalne, że za finanse polskiej partii odpowiada współpracownik rosyjskiego szpiega? I już spieszę wyjaśnić, dlaczego o to pytam. Człowiek o pseudonimie Kagiebela to były europarlamentarzysta, rosyjski szpieg, ścigany za szpiegostwo, ukrywający się gdzieś teraz w Rosji. W 2015 roku, kiedy na jaw wyszły jego szpiegowskie powiązania, wszyscy zerwali z nimi współpracę, oprócz Roberta Iwaszkiewicza, skarbnika partii pana Mentzena, który tę współpracę z nim nawiązał. Czy pana zdaniem to jest okej, że za pieniądze za kasę polskiej partii odpowiada człowiek współpracujący z rosyjskim? Krzysztof Bosak i minuta na odpowiedź na to pytanie. Ja nie mam nawet pojęcia, o kim pani Dziemanowicz-Bąk mówi, natomiast w naszej partii, w Konfederacji, radca prawny Michał Wawer jest skarbnikiem i odpowiada za nasze finanse. Myślę, że jeżeli Lewica chce podyskutować o finansach, to przede wszystkim powinna się wytłumaczyć z moskiewskiej pożyczki, dzięki której powstała, ze swoich wschodnich powiązań, bo wiadomo, że jeżeli jakiekolwiek środowisko w Polsce jest przetykane rosyjską agenturą, prawdziwą, a nie opartą na medialnych oskarżeniach i skojarzeniach i domysłach, no to oczywiście jest to Lewica i wynika to z pół wieku kontroli komunistycznej partii w Polsce przez sowieckie służby specjalne, takie jak KGB. Nigdy się nie odcięliście ani generacyjnie, ani mentalnie od swoich starszych liderów. Startujecie, w tej chwili złożyliście sobie partię Razem, ale musieliście wejść na listy przemianowanego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który jest kontynuacją PZPR, która była po prostu tutaj moskiewską jaczejką w Polsce. Jesteście głęboko w to umoczeni i nie odwracajcie od siebie uwagi, że Dziękujemy bardzo. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, 30 sekund na ripostę. Robert Iwaszkiewicz to skarbnik partii Mentzena, partii Nowa Nadzieja, która wchodzi w skład Konfederacji. To jest człowiek, który jest współpracownikiem KGB-li. Pan, kiedy się pana pyta o wypowiedzi, o legalizację pedofilii przez wypowiedzi Korwina-Mikke, mówi, że pan nic nie wie i nic nie słyszał. Teraz, kiedy pytam pana o szpiegowskie powiązania ze szpiegiem człowieka, który odpowiada za finanse w partii pana koalicjanta, także udaje pan, że pan nic nie wie. Może najwyższy czas się zainteresować, z kim współpracują pana współliderzy w Konfederacji. Bardzo dziękuję. Niestety czas na tę dyskusję się skończył. Będą jeszcze okazje, chociażby w podsumowaniu tej dyskusji. Proszę, będzie pan miał czas jeszcze w podsumowaniu. Będzie pan mógł do tego nawiązać. Proszę państwa, bardzo prosimy trzymać się zasad. Panie pośle, bo to jest ten czas na wolną wypowiedź, żeby można były wszystkie też takie... Sprostować. Tak, wątpliwości sprostować. Bardzo proszę. Krzysztof Bosak ma teraz czas na pewno w sposób cywilizowany zadać swoje pytanie. 30 sekund. Jest to jakieś absolutnie bezczelne, charakterystyczne dla Lewicy pomówienie, że Robert Iwaszkiewicz ma jakiekolwiek zarzuty czy domysły. Nic takiego nie ma miejsca. Nic takiego nie ma miejsca. Okej, skoro już ustaliliśmy, że pani Dziemanowicz-Bąk kłamała, to moje pytanie będzie skierowane do Koalicji Obywatelskiej. Popieracie rozwiązania unijne zmierzające do zabrania Polakom dobrobytu. Droższe standardy budowania domów, zakaz aut spalinowych, obłożenie ETS-em latania, zabranie możliwości Polakom poruszania się, co wprost jest deklarowane w KPO. Dlaczego chcecie zabrać Polakom możliwość życia w dobrobycie i w swobodzie? Odpowiedź 60 sekund. Nie wiedziałam, że odpowiadamy również za KPO, natomiast jeśli chodzi Popieracie o... Jeśli chodzi o kwestie związane z 455, czyli rozwiązaniami, które mają na celu walkę z zmianami klimatu, to nie mamy chyba żadnych wątpliwości, że na nic będą wszystkie działania dotyczące na przykład walki z nielegalną migracją, jeżeli nie powstrzymamy zmian klimatycznych. Ten wrzesień był rekordowy. Bo?
rekordowy, jeśli chodzi o wysokość temperatur. Doprowadzają takie wrześnie do tego, że mamy suszę, że mamy sytuację, w której nie ma wody i w której będzie panował głód na przykład w Afryce. Natomiast zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy, że Fit for 55 jest rozwiązaniem, które będzie jeszcze modyfikowane w zależności od tego, jakie postępy będą czynić kraje. I dzięki rozwiązaniom związanym z OZE możemy mieć tańszy, a nie droższy prąd, możemy mieć czystsze powietrze i możemy mieć sytuację, w której wszyscy będziemy żyli zdrowiej. I tylko trzeba dobrze w to inwestować. Na przykład w fotowoltaikę czy energetykę wiatrową na lądzie. 30 sekund. No jest dokładnie odwrotnie. Dzięki wdrażaniu tych przepisów mamy prąd o 60% droższy niż na początku tej kadencji. Będą wprowadzane w wyniku wdrażania pakietu Fit for 55, który premier Morawiecki zaakceptował, a Lewica i Platforma popierają. Będą wdrażane opłaty za rejestrację aut, zakaz aut spalinowych, będzie coroczny podatek od posiadania aut spalinowych. Będą wszystkie budynki użyteczności publicznej już od 2026 roku miały być zeroemisyjne, na co nikt nie przewiduje środków, żeby to wyremontować. Od 30 roku ma być w ogóle zakaz mieszkania w obecnych budynkach. Dziękujemy bardzo.